Pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni w placówkach powiatowych mają powody do radości. Władze dotrzymały słowa i przeznaczyły podwyżki wynagrodzeń. Pensje wzrosły średnio o 15%. Niektórzy pracownicy otrzymali 5%, a inni nawet 50%. Od kilku lat grupa ta nie otrzymywała znaczących podwyżek i dlatego samorząd postanowił to zmienić. Oprócz subwencji na podwyżki przeznaczono środki z budżetu. Stosowne zmiany podjęto podczas ostatniej sesji. Dla budżetu powiatu, który dzisiaj liczy akurat poprzez tą uchwałę, poprzez zwiększenie prawie miliona złotych dochodu, liczy już prawie 50 milionów złotych, więc porównując te dwie cyfry, no jest to do wytrzymania przez budżet powiatu. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany budżetu i dlatego podwyżki mogły wejść w życie. Ci, którzy już otrzymali przelewy, powinni być zadowoleni, przynajmniej w większości pracownicy administracji i obsługi, bo tej grupy pracowników dotknęły, czy przyznaliśmy największe podwyżki średnio, 28%, w niektórych przypadkach nawet do 50% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego brutto. Decyzję podejmował zarząd, ale w dniu dzisiejszym sesja Rady Powiatu poprzez przyjęcie uchwały Rady Budżetowej przeznaczyła środki dla tych placówek na realizację podwyżek. Podwyżką objęto prawie 750 pracowników. Wzrost płac będzie kosztował władze w tym roku około 3 milionów złotych.